Każdy dzień to opowieść. Wystarczy tylko znaleźć jej tytuł. Opowiem Wam dziś o dniu, który zatytułowałam Opowieść o trzech domach. Historia ta wydarzyła się 1 stycznia, czyli pierwszego dnia nowego roku. Tego właśnie dnia obudziło mnie pianie koguta. Poranek powitał mnie słońcem i chłodem. Znajdowałam się na podkrakowskiej wsi w otoczeniu gór. Przeszłam się po ogrodzie, patrząc, jak poranna rosa zmywa z moich butów wieczorne błoto. Tak dotarłam do ogniska, przy którym czekało już kilka bliskich mi osób. Usiedliśmy w kole, dokładając drewno do ognia i dzieląc się opowieściami lub milcząc i patrząc w płomienie. Otaczały nas trzy różne domy, a każdy z nich symbolizował dla mnie coś innego. Pierwszym z nich był księżycowy dom. Był to dom prowadzony przez niesamowitą kobietę, Agatę. Agata stworzyła tam miejsce pełne ludzi, pełne życia i rozmów. To właśnie tutaj wspólnie ze znajomymi postanowiliśmy przygotować sobie noworoczne śniadanie. Jak wiadomo, na początku był chaos. Było nas za wiele, więc komuś zbiło się naczynie, a komuś innemu przysoliła się zupa. Jednak z tego naszego ludzkiego chaosu powstało pyszne śniadanie, a my usiedliśmy wspólnie wokół stołu, by po prostu ze sobą być, by cieszyć się swoją obecnością. Ktoś nalewał kawy, ktoś inny nakładał sałatkę czy jajecznicę, a ktoś jeszcze kroił chleb, by nikomu nie zabrakło. Wspólny śmiech, ludzkie historie, te mniej i bardziej szczęśliwe. Wspólne śpiewanie i granie na ukulele. Ktoś pokazuje swoje rzeźby z drewna, ktoś inny opowiada o swojej podróży do Peru, a jeszcze ktoś inny po prostu zaraża cię swoim uśmiechem. Wzajemne wsparcie i bycie wśród ludzi daje nam energię i jest piękną częścią życia. Księżycowy dom to dom, w którym jesteśmy wszyscy razem. Drugi dom z mojej opowieści to jurta, stojąca przy polu za płotem. Był to taki wielki, okrągły namiot z drewnianych bali, otoczony białym materiałem. Jurta przy księżycowym domu została wybudowana siłą kobiecych i męskich rąk, wspólnie. Poprzedniego wieczoru to właśnie w niej świętowaliśmy Sylwestra. Jednak gdy weszłam do niej za dnia, była zupełnie pusta, całkowicie cicha i chłodna. W centralnym punkcie jurty stała koza, do której musiałam dokładać drewno, by zadbać o ogrzanie samej siebie. Poza tym nie było tam wielu rzeczy. Spędziłam w środku całkowicie samotną godzinę, w oderwaniu nie tylko od ludzi, rozmów, dźwięków, spraw bieżących, ale tak ogólnie od bodźców z zewnątrz, w oderwaniu od czasu i przestrzeni. To było trudne wyzwanie i prawdziwa wewnętrzna wędrówka. Spędź godzinę całkowicie sama ze sobą. Poznaj siebie. Usłysz swój wewnętrzny głos, który do tej pory był zagłuszany hałasem z zewnątrz. Jurta to dom, w którym odnajdujemy samych siebie. Trzeci dom z mojej opowieści to dom pana Wiktora. Dom, który wyłonił się zza drzew w czasie mojego noworocznego spaceru. Słońce chyliło się już ku zachodowi, a mój górski szlak się skończył, dlatego miałam już zawracać. Ale ciekawość wygrała. Poszłam jeszcze te parę kroków dalej, i tak poznałam to niesamowite miejsce. Pan Wiktor mieszkał tam od 20 lat. I od 20 lat każdego dnia wychodził na swój balkon, gdzie czas wydaje się stać w miejscu. To właśnie do tego domu doprowadziło go jego życie. To właśnie ten dom był jego ostatecznym przystankiem po wszystkich jego podróżach. Stojąc na jego balkonie, można po prostu być tu i teraz, kontemplować, rozmyślać, podziwiać i zachwycać się górskim krajobrazem, obecnością drzew, zmianami w porach roku,
zmianami w porach dnia. Jednak słońce zaszło, a ja musiałam iść dalej. Może stworzę kiedyś swój własny dom, tak jak to zrobił pan Wiktor. Dom z widokiem na góry, z ciepłem bijącym z kominka, z bujanym fotelem, z balkonem, na którym można siedzieć, pić kawę i patrzeć w dal. Będzie to dom, do którego w swoim życiu dążę. Ale to jeszcze nie mój czas, przecież mam jeszcze wiele górskich szlaków do odkrycia i wiele własnych dróg do przejścia. Hej, z tej strony Szarosyn, ta od śmieszno-smutnych komiksów w internecie. Od dawna siedziało we mnie ogromne pragnienie, by zacząć realizować też inne moje pasje, takie jak tworzenie opowieści, muzyki i filmów. Jeśli podoba Ci się moja twórczość, zachęcam Cię do wsparcia mnie na Patronite. Dziękuję Ci, że jesteś.